Cześć wszystkim, znowu Płomień 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity, Biała Marchia. Dobra, jesteśmy dalej w baterii Durgana, zeszliśmy do kopalni i chyba dzisiaj zwiedzimy je do końca. Już nie wygląda na to, że jej niedużo zostało. Wygląda na to, że coś wielkiego przetoczyło się przez baterię Durgana. Coś, co było w stanie rozbić aż taką barykadę. Okej, dobra. Idziemy dalej. Ale poza tym, że bateria Durgana miała przeciwników z zewnątrz, w środku też jej coś się psuło. I próbujemy dalej to ustalić. Okej, to był miedziany klucz z runami. Co my tutaj mamy? Czyżby to była jakaś zagadka? Ale zobaczymy. Okej, podejdźmy do każdego z tych. O, upływu lat. Ten hełm jest jasny i błyszczący, w przeciwieństwie do hełmów przy innych zbrojach w pomieszczeniu, które są zwyczajnie matowe. Okej, no to wstawmy tutaj znak hełmu. Okej, i zniknęło. Pewnie dobrze. Pancerz ustawiono tak, jakby chronił się szeroką tarczą, grubą i twardą, jak bramy miejskie. Okej? Nie mamy żadnego znaku tarczy. Mamy jeszcze znak miecza. Dobra, w takim razie brakuje nam jeszcze znaku tarczy. To jest jakaś broń. Nocny całun. Można przypisać do Watchy Kapłan. Znakomita jakość, celność, 60% rzuceniu, ślepota, buława. Okej. Dziura prowadzi w głąb skały, krawędzie otworów dają się być osmolone i pokryte sadzą. Okej, dobra, wiecie co, zostawmy jeszcze to na miejscu. Poszukajmy tego znaku tarczy. I wtedy może pobawimy się z tym. Dobra, co tu możemy zrobić? Kiedy zbliżasz się do drzwi, zauważasz okrągłe zagłębienie w framudze. Otoczona jest ona wymyślnie rzeźbionymi zdobieniami, a na górnej krawędzi okręgu widzisz rząd nieznanych ci symboli. Okej, umieść kamienny dysk w zagłębieniu. Przy chwili dysk wydaje się pasować, musisz go odpowiednio ustawić. Słyszysz ciche stukanie obudowy, kiedy umieszczasz go w zagłębieniu. Nic się jednak nie dzieje. Niewielka wypukłość w kształcie strzałki skierowana jest na północ. Okej. Przeczytajmy tu jeszcze raz, co to pisało. Podnaleźć białą kuźnię na północy. Dosięgnął starej wali na zachodzie. Czyli zachód, południe, wschód. Dobra. Jest północ, zachód jest tam, czyli w lewo. Zachód. Ciśnij dysk. Południe. Okej. Jeszcze raz w lewo. Wygląda na to, że jest źle. Okej. I północ. Okej. Z początku nic się nie dzieje, ale ze zdziwieniem stwierdzasz, że jedynie lekki nacisk wystarcza, żeby dysk gwałtownie zapadł się w głąb drzwi.
Słyszysz brzęczenie i grzechot łańcuchów, a pobliskie drzwi stają otworem. Możesz przejść. Okej, fajnie. Hey there. Dobra, i tu jest zejście na dół. Dobra, to... Zwiedźmy jeszcze tutaj do końca. A, i tak jak mówiłem, jest jeszcze niższy poziom. Odlewalnia. Odlewnia, znaczy. Ośmiej mówi, że cokolwiek się znajduje w tej twierdzy, to będzie właśnie tam. Dobra, oczek na przodzie. Dobra. Co my tu mamy? Pułapka, łom i granat. Nie, szukamy symbolu ostatniego. Hey there. Right here. Sure. Right here. Safe here. Chyba nie będą. Quiet. Right here. Okej, dobra. Jest już patrol. Hey there. Dobra, zmierzmy się z nim. Okej. Tutaj jeszcze jeden duch. Okej, to by było, jeżeli chodzi o bestiariusz za zgorzkniałe duchy. Okej, tutaj będzie ostatni symbol? Nie, to jest pas etonowej kondycji. Okej. Może się jeszcze komuś przyda. A właśnie. To zbadajmy, czy nie ma czegoś ukrytego. Chyba nie ma. Dobra. Mam nadzieję, że tutaj będzie ostatni symbol. Jak nie, to będę wkrótce. Okej, patrzcie, mamy tarczę, więc może będzie. Dlaczego nigdy nie mówią, co ich ma zabić? Żebra szkieletu rozbite na kawałki. Okej, zwłoki krasnoluda leżą na podłodze, pokryte kurzem i pajęczynami. W pobliżu dryfuje esencja unosząca się w powietrzu jak pyłki kurzu. Okej, sięgnij esencji. Oka to więcej wysiłku, ale jesteś w stanie przyciągnąć do siebie dryfującą esencję. Dalsze starania sprawiają, że nagle zanurzasz się we wspomnieniach duszy. Spowodowany tym szok uderza cię niemal namacalny sposób. Serce wali ci w pełni jak młot. Wokół ciebie biegają inni pargrunowie, atakując lub uciekając. Ciężko stwierdzić, biegniesz z ciemnym tunelem, zmuszając swoje zmęczone ciało, by poruszało się jak najszybciej. Z każdym krokiem serce wali ci mocniej. Słyszysz echo potężnych uderzeń gdzieś nad sobą, ale coś wibruje ci w zdyszanej piersi. Mijasz kopalnię i wchodzisz do głównej sali, pełno w niej krzyczących, przepychających się, ogarniętych paniką krasnoludów. Nawet jeśli zdołasz dotrzeć do drzwi na drugim końcu, nie będąc stratowanym lub pobitym na śmierć, rozgorączkowanie tłumu mówi cię, że wrota już zamknięto. Z tunelu za tobą słyszysz krzyki. Miałeś długie pokrętło do drzwi kuźni na dole, ale pozostało zamknięte w warsztacie po drugiej stronie barykady. Zgiełk bitwy jest coraz bliższy. Biegniesz do kopalni, nie zwracając uwagi na narastający ucisk w piersi. Spieszysz w głąb kopalni, zupełnie tracąc orientację. Tunele wydają ci się przegniatać. Potykasz się, upadasz, usiłujesz się podnieść, ale nie możesz ruszyć obolałą ręką. Mimo że zatrzymałeś się, nie jesteś w stanie złapać tłu. Po raz pierwszy zauważasz bolesny ucisk w piersi. Ogarnia cię ciemność. Okej? Okay? W piachu obok kości udowej trupa błyszczy klucz. Gdy mu się przyglądasz, bliskie dusze robią się niespokojne i nerwowe. Zabierz klucz. Cuwasz kości na bok i ponosisz klucz. Tak myślałem. Biała kuźnia. Okej, nie wiem co to w takim razie jest za klucz, ale pewno się nam przyda. Okej, dobra.
Kula ognia może dla nich? Albo i nie. Dobra. Dobra. Ty... Wyskupcie się wszyscy na tym, paladyn sobie da radę. Okej, okay, dobra. Teraz ty pójdziesz tutaj, a reszta pomoże paladynowi. Okej, okay, dobra, że nie magii. A, jeszcze jedno uderzenie magii. Okej, dobra. Gdzie ty jesteś? Tutaj, tu użyj swojego barbarzyńskiego ciosu. No, widma są chyba jakieś silniejsze od reszty. Dobra. Dobra, w takim razie nie wiem, gdzie jest symbol tarczy. Zdobyliśmy jakiś klucz, ale... Ale nie wiem, do czego nawet jest ten klucz. No dobra, ale to chyba tyle na tym poziomie. Później poszukamy tego symbolu. Tarczy. Okej. Wszystkie dusze się na nas obraziły. Ciekawe. Dobra. Ładnie im przywalimy tutaj kulą ognia jedną. I zaraz pewnie drugą puścimy. Gdzie ty jesteś tutaj? Twoje serce furii. Okej. Okay. Zajmę się za widma. Dobra, i co jeszcze chcemy? Może wrzućmy wszystkim odsłonięcie słabości. Okej. Okay. Dwa chybienia, jedno drośnięcie, cztery trafienia. Fajnie. To powinno nam pomóc. Możemy kupić, rzucić teraz kolejną kulę ognia. A nie to, to. Okej. Okay. Teraz... Używasz tego serca furii, czy nie? A, jesteś sparaliżowana. Okej. Okay. Nie wiem w takim razie, czy przeżyję to. Spróbuję ją ocalić. Okej, okay, dobra, padła. Trudno się mówi, że miała jedną ranę. Okej, okay, dobra, musimy uodpornić się na paraliż. Ponieważ to może nas wykończyć. Dobra. Ty się bij kijem może. Dobra, ty Eder możesz w sumie im przywalić tym swoim specjalnym ciosem. Okej, dobra, tak lepiej. Uderzenie magii. Okej, fajnie Eder. Dobra, ty możesz znowu całe palenia zużyć. Dobra, Eder, ładnie się klepiesz, podoba mi się to. Użyj jeszcze tutaj uderzenia. Okej, ładnie. Dobra, ty wracasz do łukowej roboty. I wszyscy skupiamy się po kolei. Dobra, i po kolei teraz syreny. Dobra, że przewróćmy jedną. Niewrażliwość. Okej, okay, to ona nas próbowała coś rzucić.
Dobra. Ją też możemy przewrócić. Okej, ty dostałaś on do mrożenia, tak? Hard minus 15, redukcja obrażeń minus 8, zimna, okej. Przeżyjesz. No i ładnie. Szkoda, że żadnego doświadczenia za to nie dostaniemy. Ale cóż. Ciekawe, czy jeszcze jakieś duchy po drodze będą się na nas rzucać. Zwijmy strażników kuźni. Sala pamięci, okej. W razie, gdzie jest ta kuźnia? Zobaczmy jeszcze może te tunele wózkowe. Może one na nas gdzieś zaprowadzą. Dobra. Wsiądź. Wraz z towarzyszami wsiadacie do wózka, szturchając się bezładnie okciami i wystającymi elementami uzbrojenia. Pociągnij za dźwignię. Linia przeskakuje na miejsce ze zgrzytem metalu. Wózek strasznie się trzęsie, a następnie zaczyna się zwolna toczyć po torach. Wózek zaczyna toczyć się w dół, szybko nabierając prędkości. Przy kolejnym wzniesieniu oczywisty staje się fakt, że tory są zaczarowane. Wózek nawet nie zwalnia. Fajny rysunek, podoba mi się. W ostrym zakręcie wózek zbliża się do rozwietlenia torów. Jedne prowadzą w lewo, a drugie w górę i w prawo. Aha. Szybko się rozejrzyj. Aż kolejną dźwignię umieszczoną obok torów. Wózek toczy się w jej stronę. Okej, okay. Chwyć za mijaną dźwignię. Kto ma chwycić za dźwignię? Niech zrobi to Eder. Niezwykłą zręcznością Eder wychyla się i krawędź wózka i chwyta mijaną dźwignię. Dźwignia przeskakuje na nową pozycję, ale Eder od wstrząśnięcia niemal wypada z wózka. Słyszysz zgrzyt metalu, a szyny przesuwają się na zwrotnicy w ostatniej chwili. Wózek wjeżdża na prawy tor. Powodując zawrót głowy, zakręty wreszcie się kończą, a wózek zwalnia i zatrzymuje się przy wyjściu do nowej pieczary. Okej? Czy tutaj będziemy mieli ten znak tarczy? Tak, znak tarczy. Tego szukaliśmy. Dobra. Kasy. Okej. Tyle. No w takim razie wracamy. Ciekawe, co by było, gdybyśmy nie przestawili tej dźwigni. Najdalszy coś złego by było. Bo nigdzie indziej nam nie pozwala pójść. Dobra. Zobaczmy jeszcze w takim razie ten znak tarczy. I zobaczymy, co będzie z tą bronią, którą tutaj mamy. Okej. Umieć znak tarczy. No i co teraz? Możemy to wziąć po prostu? Ty, dziabnij to. No tak. Domyślam się. A, nie spodobało im się to. Dobra. Zobaczmy w sumie, co to jest. Można sobie przepisać do łotrzyka i kapłana. Znakomita jakość, 10% szansa na rzucenie przy trafieniu ślepota. Pominięcie redukcji obrażeń 3.
Ale nie chcemy tego dać do kapłana, bo nasz kapłan używa miecza, a łotrzyk używa... czekaj, w sumie zobaczmy, czy ona ma. Może się może używać buław. Siekiera włócznia... Nie, nie może. Okej. Okay. A co to są? Jeszcze nie wiemy, co to są. Okej, okay, dobra, zobaczymy. Za chwilkę w takim razie. A póki co rzucimy im ładnego fireballa. Rzucimy krąg ochronny. Okej. Okay. Przewróć tego maga, jeżeli jesteś w stanie. Nim się zajmiemy najpierw. Okej. Okay. Zgarniemy tego wojownika. Dobra. Może go oślepmy. Przewrócimy tego łotrzyka. Tak, ty bij się magiem. Okej, dobra, on się rzucił na maga, ten wojownik. Spróbujmy mu przywalić grimoirem. Okej, dobra, ten łotrzyk powinien szybko paść. Już może w sumie pomożemy z wojownikiem. Okej. Marzyński ryk. Okej, dobra. Przywalenie grimoirem zadziałało. Dobra. Chcemy zdjąć tego maga, bo on zaraz sam padnie z siebie. Dobra. Ciekawe, czy możemy zasztyletować tego wojownika? Nie, a jesteśmy w zwarciu z tym wojownikiem, więc nie możemy. Okej, dobra. Już nie jesteśmy w zwarciu. Możemy jego najpierw zabić, skoro i tak już nas flankuje. Dobra. Pomóżmy na razie tutaj. Wy się cofnijcie. Tak. Pomóżcie najpierw z tym łotrzykiem. Okej, dobra, zobaczmy, czy podziała na nich święty blask. Nie do końca, skoro sami używają świętego blasku. Dobra, się zajmij nim. Ty pomożesz z tym łotrzykiem. Okej. No może jednak... bo coś im zadało obrażenia, ten święty blask, więc może to jednak na nich zadziałało. No dobra. Kusławieństwo jeszcze rzucimy. Dobra, to zajmijmy się teraz tym cieniem. Dobra. Mamy go przewrócić. A już, przewrócenia nam się skończyły, nie zauważyłem. Dobra. Okej, coś możemy jeszcze zrobić? Koordynacja pozycji? Nie, żywica. Okej, okay. Spróbujmy go ogłuszyć. Ładnie. Nie, chciałem użyć serca folii. Okej, dobra. Trzymaj jeszcze... O, zniknął? Okej, dobra. Raz wszyscy dobijmy tego... gościa. No i dobra.
Musieliśmy walczyć za nic, ponieważ tej buławy i tak na razie nie zamierzamy używać. Ale spoko. Dobra, no to zejdźmy jeszcze do odlewni. Zobaczymy, co tam będzie. Okej, przeszliśmy przez kopalnię. Teraz chyba musimy znaleźć właściwą białą kuźnię. Kilka sztaletów leży obok siebie. Ich żebra i nogi są połamane, pomiędzy nimi stoi powygniatana figurka Abydona. No jak zdecydowanie byliście. I'll organize the troops to guard the stairs. We can hold them off for a while. Mm-hmm. Vazel's repairing the guardians. Elune's preparing for the... You can't be serious about this. Let's just wait those monsters out. Abydon wouldn't let us... Potwory. Mm-hmm. Abydon rewards earnest work, not begging and cowering. We must hurry. Okay. Wygląda na to, że przynajmniej pod koniec się zjednoczyli. Przynajmniej z grubsza zjednoczyli. Okej, tu są chyba ci strażnicy. Co tutaj mamy? Okej. Brzmi ciekawie. A przy okazji awansowaliśmy o poziomy. Okej, to jest jakiś magazynek. Co my tu mamy? Krapy. Okej, zestaw obozowy, który nam się może niedługo przydać, ponieważ troszkę się poraniliśmy w ostatniej walce. Znakomita brygatyna, pas sunącej fali. Okej. Oraz rękawice szybkich ruchów. Tempo ataku plus 15%. Okej. Okay. No i dobra. Okej. Okay. W samym odcinku zwiedzamy odlewnię. Bo główne natarcie poszło w tamtą stronę, więc jak każdy poszukiwacz przygód, najpierw pójdziemy w tą stronę. Zobaczymy, co tutaj będzie. Coś mi mówi, że zbliżamy się coraz bliżej. Raczej, że już jesteśmy blisko rozwiązania tajemnicy, co tu się wydarzyło. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!